już dziś kup płytę kamerzysty wraz z autografem na kamerzysta.store. Link również znajdziecie w opisie. Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj jest cudowny dzień, jest naprawdę ciepło. Dzisiaj w ogóle ma być 26 albo 27 stopni, a ten dzień będzie jeszcze lepszy ze względu na to, znaczy nie lepszy dla mnie, może lepszy dla Kariny, bo w dzisiejszym odcinku będziemy uszczęśliwiać moją dziewczynę przez cały dzień. Specjalnie wstałem o 9 rano, żeby pierwsze co zrobić to przynieść jej śniadanie do łóżka. Oczywiście będzie dużo więcej takich ukrytych tutaj easter eggów, które właśnie wykonam na Karinie, żeby ją uszczęśliwić. Mam nadzieję, że mi się to uda. Jest tak gorąco, że może zabiorę ją gdzieś na jakąś plażę. Zobaczymy jeszcze dokładnie, jak ten dzień będzie wyglądać, ale jeżeli ty jesteś nowy, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz tutaj na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, bo jesteśmy najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce i same zajebiste osoby tutaj subskrybują ten kanał, więc jeżeli jeszcze ty nie masz klikniętego czerwonego przycisku, to to zrób. No i cóż, zapraszam Państwa do oglądania, bo szykuje się naprawdę super dzień. Ja jestem ciekawy reakcji Kariny, po prostu jak zareaguje na to, że cały dzień będę próbować i po prostu umilić jak najbardziej jest to możliwe. Zapraszam Państwa do oglądania. Słuchaj, potrzebuję twojej pomocy. A w czym? No bo wszyscy śpią jeszcze ode mnie, a tylko ty byłeś dyspozycyjny. Więc zadzwoniłem do ciebie. Słuchaj, będziesz musiał mnie nagrać. Chcę uszczęśliwiać swoją dziewczynę przez cały dzień. Nie, no okej, okay, no okej, okay, ale... A wiesz w ogóle, jak można uszczęśliwiać dziewczynę? Stary, bo ja dziewczyny to nigdy nie miałem, ci powiem, wiesz? Serio? Ja ci mogę poprzeszkadzać ewentualnie. Nie, no dobra, to chociaż potrzymasz kamerę, co? No dobra. Bo nie mam operatora po prostu, bo wszyscy śmią. No okay. Ja w ogóle czemu ty o 9 rano nie śpisz? Nie, nie chcę mi się choć spać, coś nie mogę spać, kurde. Dobra, słuchaj, bierz kamerę, lecimy na miasto. Pierwszy pomysł, jaki mam, to jest po prostu, żeby przynieść jej śniadanie do łóżka. Tylko, że wiesz, też jest drugi problem. Wiesz, jaki jest drugi problem? No. Że ja nie umiem robić śniadania, więc pojedziemy do Starbucksa. To coś zrobimy. Nie, no do Starbucksa pojedziemy, gotowe kupimy. Gotowe jak kupisz, to nie będzie takie, wiesz. Ale ja to zobaczysz, jak ja to zrobię. Trzymaj kamerę. No dobra. Ty słuchaj, gdzie są najlepsze śniadania? Jakaś kawiarnia? Nie wiem, stary, no to może do Tesco pojedziemy albo do Tesco, ale to wiesz, ja mam ją uszczęśliwić, a nie dać jakiś shit. No dobra, stary, no to też się kupi tam coś dobrego, no po co będziesz kasę wydawał? No nie, no bez przesady, Starbucks? Jaki Starbucks, stary, Tesco lepszy będzie. Nie, dobra, jedziemy do Starbucksa, nawet nie, nie. Ale dawaj do Tesco albo do jakiegoś Carrefoura czy coś. Nie, do Tesco, do Carrefoura, tylko no, robimy normalny dzień. Ja chcę ją uszczęśliwić, a nie dać jakiś shit. Dobra, nawet ja to nie dyskutuję. Dawaj tą kamerę, idź do auta. Ty, ale zarąbista furka w ogóle, ja pierdzielę. Ja to się czuję normalnie jak w jakiejś rakiecie, chłopie. Skąd ty to wytrząsnęłeś, ty? Skąd? No piłem, no, ale skąd mogę wytrząsnąć? Ja pierdzielę. Skąd ty na to kasę bierzesz w ogóle, ty? Tutaj jakieś bajery, ty, tu się świeci, tu dotykowy ekranik. Nie wiem, no pewnie. Rodzice to Matiza mają właśnie, ale tam tak nie wygląda jak tutaj trochę. Trochę jest inaczej, ci powiem, nie? Dałbyś mi się przejechać? No pewnie, no nie ma problemu. Serio? No. Kurde, ja czymś takim nie, nawet nie wiem, czy będę potrafił tym ruszyć. No nie ma problemu. Tylko, że jest problem taki mały, bo ja nie, prawka nie mam, kurde. Aha. Da radę bez tego? To chyba jest cię poważne. No weź, stary. No nie ma opcji nawet. No kurde, no weź. No nie ma opcji, nie ma opcji. Kawałek. Nie ma opcji, jedziemy do Starbucksa. To przeleję do zwykłego kubka na kawę, a to wpieprzę do tego, na talerz i powiem, że sam zrobiłem. To ty będziesz oszukiwał? Ale czego oszukiwał? No po prostu powiem, że to sam zrobiłem. Czyli ją oszukasz trochę, tak? No, tak jakby, no. Ja pierdzie... I co, to niby jest dobre jakieś, czy co? Nie wiem, czy jest dobre, ale ja sam lepszego bym nie zrobił, no taka jest prawda. Co ty gadasz? No stary, na pewno być coś lepszego ugotował. No w życiu bym nie zrobił niczego lepszego niż Starbucks. Jakaś kanapka, ty, zwiędła i jakaś kawa gówniana. No, stary, no dobra, zobaczy, że będzie jej smakować. Śniadanie mam, to co może z rzeczy mogę kupić? Nie wiem, masz jakieś ubranie, coś? No właśnie też tak myślałem, tylko jakie? Nie wiem, jakieś stringi może? Nie wiem, stringi? Staniczek, no. Jeśli ona ładna dziewczyna, to jej się będzie podobało, nie? No nie wiem, no dobra, no coś to, takie... a gdzie? Zobacz, tu jest taki sklep, jak zobacz. Chodź, wejdziemy, to ja się nie znam na tym trochę, kurde. Znam się, że ja się znam? No ty, wiesz, ty masz dziewczynę, to wiesz, jak to wiesz. Wszystko. No co ty, ja też się nie znam. Ja, na jakie stringi inne dupy wchodzą, no bez przesady. To najwyżej weźmiemy za duże, większe lepiej wziąć, to się najwyżej obetnie i się szyje. Czy coś, nie? Mniejsze to nie da się. Lepiej wziąć większe. No i co kupiłeś? Pokaż. No takie gacie, ale myślę, że jej wejdą na dupę? Ty, stary, no wejdą, ale eleganckie, ty, fajne. Ty, ale ja myślałem, że z jakiejś takiej, wiesz, na Turzyn pojedziemy czy coś, a ty jakieś z Calvina Kleina kupiłeś? No, z czego miałem kupić? No bez przesady, no. No to nie jest za drogo trochę? No wiesz, no mamy mu szczęśliwiać, a nie udawać, że mu szczęśliwiać. Ja pierdzielę, dziewczyny, stary, lubią pieniądze po na prostu, na Turzynie byś 5 zł wydał, ja tak, ale zawsze robię, jak wiesz. No dlatego nie masz dziewczyny, no. Ale nie, ja próbowałem, wiesz, kilka razy. No dlatego próbowałeś tylko i wyłącznie. A, to może w sumie dlatego. A to trzeba już kasy wydać. Dziewczyny lecą na kasę, nie wiedziałeś o tym? To trzeba było ile kasy wydać, żeby
żeby mieć dziewczynę, tak? No oczywiście, że tak, nie wiedziałem. Czyli, że co, że jak ja mam na przykład 50 zł w portfelu, to co, to nie mogę mieć? No, to, nie, no możesz mieć, ale ciężko znaleźć taką porządną. Ty stary, ale to miało być przecież, co ty robisz, to miało być dla dobra. Doleję wody i się nie skapnie, nie? Jak wody dolejesz, stary? No, to i tak mocna kawa jest. Zobacz, ile wychlałeś. Zobacz, ile wychlałeś, ty prawie całą. Dobra, to jest espresso, no daj spokój, doleję wody i będzie gitara. Ty miałeś się uszczęśliwić, a nie, kurde, będzie gitara, mówię ci, że będzie gitara. Jakie gitara będzie? Ty całą kawę wychlałeś, stary. Dobra, nie całą, zobacz. Jakie gitara, ty? No patrz, doleję i będzie gitara. No, ona będzie wodę piła, tak? Nie, zobaczysz, zobaczysz, że będzie dobrze. Tak, gitara będzie, no. No i co ty masz zamiar zrobić teraz? Mówiłem ci, że zrobię dobrze. No zobacz, jak tutaj mało, jeszcze tego wychlałeś. Ale ja mam kawę z wczoraj, nie wypiłem kawy z wczoraj. Co mi zrobiła Karina kawę z wczoraj. Ja, zobacz, co mam kawę z wczoraj. Nic, nic, Wielka, weź się coś odezwij, bo to jest jakaś tragedia. On ma jej dzisiaj umilić dzień, a on wziął kawę, kupił w Starbucksie dla niej, wychlał całą i dawał starą z wczoraj. Dobra. Rozumiesz to? Jechaliśmy jeszcze autem i ta kanapka cała się tak zagrzała, że to jest masakra. Dobra, jest bez okay. Śniadanie tu łyżeczka. Karina, śpi jeszcze? No. Ja, siedzi i ty to zaniesiesz. Tylko nic nie mów. No stary, ale nie wiem, czy ja mogę cicho siedzieć, jak to takie rzeczy nie, robisz. Masz nim, bo wezmę kamerę i nie będziesz nagrywać. Dobra, to chodź, no dobra. Kochanie, śniadanie do łyżeczka. Śniadanie do łyżeczka? No śniadanie, całą no, kanapeczkę no, zrobiłem. Ja nie mam makijażu, odejdź. Ale on się tak namęczył, no. Jak śniadanie do łyżeczka? Przecież ty mi nigdy nawet kanapki nie zrobiłem. A teraz śniadanie, zobacz. I wyślij tą kanapkę, specjalnie do piekarni pojechałem z rana. To trzeba było samemu bułkę upiec. Nie no, aż tak to nie umiem. No i kawkę sam zaparzyłem, nie? Ona jest chociaż ciepła? Nie no, zimna, ale... Taka mrożona. Taka mrożona, no. A z jakiej to okazji? Przecież urodziny już miałam. No po prostu z okazji bycia moją dziewczyną. Proszę, kochanie. Dziękuję. Jeszcze zejdź na dół, jak zjesz śniadanko, mam dla ciebie kolejny prezent. Ale to wiesz, że muszę się ubrać, pomaluj. No to ubierz się i pomaluj. A nie zrobiłeś czegoś złego? I chcesz przeprosić w taki sposób? Nie, dlaczego? Nie. No bo zawsze to ja ci... A zobaczcie, ci kawka smakuje. Z jakimś syropem. No dobra, dobra, nie? To skąd ty takie syropy miałeś? Przecież my nie mamy takich. Mamy, mamy. Coś ty żeś zrobił. Smakowało jej, smakowało. Jak jej to mogło smakować, ty? To dzisiaj, jak będziesz chciał jej kawę zrobić, to rób dzień wcześniej i zobacz, będzie lepsze jak dzisiejsza. Dawaj ten drugi prezent. Ale fajne te kaski. A dlaczego ty to dotykasz? No bo chciałam tak sobie zniknąć, nie? Robisz? Nie dotyka się czyjejś rzeczy, no co. Ale no ja tylko przymierzyłam! Co? Ale nie to! Tak, to drugie. A ty chyba jesteś nienormalna. Weź, oddaj to. Oddaj to. Ale ja chciałam tylko zobaczyć, no bo ładne. A że za ten stanik, no nie. Dlaczego ty przymierzyłam? A dlaczego przymierzasz czyjejś rzeczy? Ja też się nie spodobam. Dobra, nie kapnie się może, nie? Oj, aż tak chyba nie śmierdzi, poczekaj. U. Nie no dobra, bez przesady, ale no nie robi się takich rzeczy. No dobra, możesz się spokojnie. Nie robi się takich rzeczy, Wiola. Ty mnie przesadzaj. Jezu. Przymierzaj czyjąś bieliznę? Ja chciałam tylko zobaczyć, to przecież się nie przymierzamy sobie. No przecież to jest mały rozmiar, to jest mały rozmiar przecież. No? To jest mały rozmiar. Ja szatka, duża nie jestem. Korynka, mam dla ciebie kolejną rzecz, chodź. A co to dzisiaj jest, jakiś, nie wiem, dzień dziecka? Proszę, to dla ciebie. Prezent? No. Masz, zobacz. Ale ty z jakiej okazji? Zrobiłeś coś? Nie, nic nie zrobiłem. No nie. No zobacz, jakie piękne. Może chcesz przeprosić? Nie, no co ty. Balonika bym ci dał, ale nie pomyślałem o baloniku. Nie jest miło. No wiem. Podoba ci się? No ładne. A co to takie na lewą stronę jest ten? Przecież w sklepie tak nie bo to, dają. Bo to Wiolka wypychała. Wiolka? Ona to przymierzała. Jak przymierzała? No serio. Nie przymierzyła. Jak możesz ruszać? A dlaczego ty w ogóle jeszcze ją kłamiesz? Dlaczego ruszasz cudze prezenty? Przecież wiadomo jest to, że dla mnie kupiła, nie ale dla ja tylko tak... Dobra, a mnie to nie interesuje. Przysyłam sobie do tego. Nie zakładałaś? Nie zakładałam, no ty jesteś głupia. Dobra, ale na wiesz, na przyszłość, no to... No ale... Nie, 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 ale nie, przy... mówiłaś... nam powiedziałaś, że przymierzałaś przecież. Nie powiedziałam tak, tak nam powiedziałaś wcześniej. Tak nam powiedziałaś wcześniej przecież. No dobra, ale... nagranie. Ładny kompletik. Podoba ci się, tak? Tak, dziękuję bardzo. No to idziesz. Jesteś szczęśliwa? No, przez chwilę na pewno, tak. Przez chwilę? A ty się niedawno coś zmajstrowałeś. Ja nic nie zrobiłem, naprawdę no, nic nie zrobiłem. Nie wiem, to jest bardzo dziwne. Coś zrobił, bo to nie jest codzienność. Nie, nie. O, moje kolana biedne. Nie, on coś zrobił. Ja nic nie zrobiłem. Nie, już jak ją niesie i nie mówi, że jest ciężka, to już jest coś nie tak. A ty Wiolka się nie odzywaj naprawdę, bo przesadziłaś się. A ty też się już nie odzywaj, przesadziłaś bo ty też w ogóle się nie odzywaj. Dobra, chodź, mam dla ciebie kolejny prezent, zaraz się dowiesz, co to za prezent. Chodź, chodź, musimy zrobić kolejny prezent dla Karinki. Dzisiejszy dzień będzie cudowny, Karinka. No, to się okaże.
No słuchaj, no wydaje mi się, że jak się obetnę, to też będzie szczęśliwa, nie? Bo tak, kurde, wyglądam już jak... Nie wiem, ale to miało być coś dla niej chyba, nie? No ale zobacz, ja będę dobrze dla niej wyglądać wtedy, no. Nie będę wyglądać jak Benel. A potem mam kolejny pomysł, ale chodźcie najpierw, chodźcie. No to i co? Co jest? No i co, lepiej chyba wyglądam, nie? Wydaje mi się, że dużo lepiej. Ale z czym lepiej? No w sensie z fryzurą lepiej, no. Z jaką fryzurą? No dobra, nie rób sobie jaj. Przecież jedziemy... ty wyglądasz, stary, tak samo jak chodziłeś. Jaja sobie robisz. No mówię ci, kurde. No jaja sobie robię. No serio? Robię. Dobra, nieważne. Jedziemy, ja mam pomysł. Masz jakiś pomysł? No ja wymyśliłem jeden taki fajny pomysł. Ty pomysł wymyśliłeś? No serio ci mówię, mam taki jaja pomysł. Sobie robisz. No nawet spoko, tak. No dobra, no to chodź. Ty, i co myślisz, że balony to będzie dobra opcja? Myślę, że... Tak, ale trochę za dużo kasy wydajesz, stary. No co ty? No kurde, no stary. 100 za takie baloniki jakieś gówniane? No, no trzeba rozpieszczać dziewczynę. Zacząć dziewczynka płacze. Co płacze? Nie chcę płacze, no co? Ty, ładne te baloniki, no kurde, stary. Dobra, ale mi opowiedz twój pomysł. Jaki ty masz pomysł? Ja mam taki zarąbisty pomysł, stary. Żele takie kupić, wiesz. Żele? Dziewczyny lubią takie tam kosmetyki, wiesz, takie równe bajery. Żele. Do Rossmana tylko byśmy musieli skoczyć. Zaufaj mi, stary, to będzie naprawdę super pomysł. Chodź, do Rossmana pójdziemy. No dobra. I zobaczysz, że to będzie super, naprawdę. Jesteś pewny? Tak, jestem pewny, to będzie super. No dobra, no to co? No to ja tutaj skoczę szybciutko. Tylko kasiorkę mi daj, ja ten żel kupię taki. Żel mówisz, tak? Ile ten żel kosztuje? Nie wiem tam. No daj, będzie dobrze, starczy. Dobra, masz, stary, to i to, to będzie zarąbiste. No, ten żel. No chyba jesteś nienormalny, że stary, to dam. To będzie się podobało jak cholera, mówię ci, to będzie super. Nie dam jej tego, no co to ty? To będzie, stary, super, naprawdę, to jest przepyszne. Jak, stary, posmarujesz pewną część ciała, nie chcę mówić jesteś, tutaj jaką. Ty chyba jesteś nienormalny. Będziesz miał lizane do rana, mówię ci. Nie, no, stary, nie, mówię nie ma opcji, ci, nie ma opcji, serio. Nie ma opcji. Ale to jest super, stary. Nie ma opcji, czemu? Nie dam jej tego. Nie dasz jej tego? No nie. Żel ma mi Durexa dawać, no pogrzało cię, no to tanie na głowę. Stary, no to jest dobre, coś masz, spróbuj. Co ty robisz? Spróbuj, no to chyba jesteś nienormalny, żeby ci... To jest pyszne! Stary, nie chcesz tego, to ja sobie to wezmę. Obrzydliwy jest! Chodź, lecimy, stary. Obrzydliwy jest, nie? Kup mi jeszcze jedną, stary. Ty jesteś dziewczyna, aż powiedziałeś, że jesteś obrzydliwy. No co wy... Tego mi było trzeba. Ty stary, i po co my tutaj jeszcze przyjechaliśmy? Kwiaty, no po co, no co dziewczyny no. Uwielbiają? No na pewno nie uwielbiają żelu, który przed chwilą zeżarłeś cały, obrzydliwy stary, jest. Ten żel był pyszny, przestań. Jesteś obrzydliwy. Ale stary, ile ty będziesz wydawał? Już tyle rzeczy nakupowałeś, jeszcze kwiaty będziesz kupował? Ja pierdzie, weź jakieś najtańsze, nie wiem. Poznasz wszystkie te róże? Ty stary, ty jesteś niepoważny? W sensie? Ile ty już pieniędzy wydałeś, stary? 200 zł jakieś róże, 100 jakieś baloniki gówniane, nie wiem, stary, bielizna, 500 no dobra, zł. Ile ty już wydałeś? 1000 zł, 1200, ty jesteś jakiś no, niepoważny? 1600. Stary, ty jesteś jakiś chory, jak były walentynki, ja miałem dziewczynę, to ja 50 zł wydałem. A nie dość, że jest normalny dzień, nie żadne walentynki, to jeszcze tyle pieniędzy, stary. No ty daj spokój, to tylko 1600 zł. Tylko 1600 zł. Stary, za 1600 to ja bym sobie życie ułożył. No co? Róże, sushi, nie wiem czy nie za dużo wydałem, bo już w sumie 270 za sushi. No stary, bardzo dużo wydałeś, no kurde. Już prawie po 2000 podchodzi. No wiesz, no dziewczyny są drogie w utrzymaniu. No stary, ogólnie. Drogie, ale to jest chyba jakaś z górnej półki, no kurde, stary. No ale wiesz, no... Są drogie, ale ty nie przesadzaj, stary, no ale moim zdaniem przesadziłeś bardzo. Bardzo to jest wygórowana cena. 2000, tak? Bardzo to jest wygórowane. 2000 to jest w ogóle, to mi do głowy nie przychodzi 2000, żeby wydać na taki zwykły dzień, na umilenie zwykłego dnia. Ja przeważnie codziennie tak wydaję po 1000. Ja pierdzielę, stary, nie wiem czemu ty tak ten szmal rozwalasz, naprawdę. Nie wiem, i wydaje mi się, że to normalne. Co ty, po żeby... co ty jeszcze chcesz jechać? No po wino. Po jakie wino? No jakieś drogie, no. Ja pierdzielę, jeszcze wino będziesz kupował do tego wszystkiego? No tak, no. Weź jedź już do domu, ogarnij się. Nie, dobra, wino jeszcze trzeba kupić. Od czego zacząć? Wydaje mi się, że sushi na kolację, winko. Wiesz od czego zacznij? Od balonów, nie? Od wrzucenia tego wszystkiego do tego kontenera, stary. To jest przesada, za grubo. Ona się zdziwi, ona pomyśli, że ty coś zrobiłaś. Co ty, będzie normalna reakcja. Dla niej to będzie jakbym, znaczy inaczej, ja się staram, ale dla niej to będzie jakbym nic wielkiego nie zrobił. Tym jest rzecz. Co ty gadasz, stary? No mówię ci. Przecież ona się zdziwi, stary. No, a zdziwiłaś, jak jej kupiłem bieliznę, podziękowała po prostu, to jest dla niej normalka. Ty no w sumie faktycznie, może faktycznie to tak wygląda, nie wiem. Karin! A tu baloniki dla Karinki. Dlaczego? No bo takie ładne baloniki przy tobie będą wyglądać. Może odlecisz na nich. Nie. Góry. To chyba za ciężka jestem. Na to no weź! I jak? Podobają ci się baloniki? No, fajne. Ale takie miłosne? No takie miłosne, czerwone, zobacz, takie serduszka. I fryzurkę widzę, że zmieniłaś też na tą okazję. A widzę, że kanapka ci nie smakowała. Nie, ja po prostu nie lubię z wędliną rano. Aha. Wiesz, ja nie
jem śniadań, po prostu nie odmówiłam ci i nie chciałam, żeby ci było przykro. Ja nie jem śniadań, czy ty kiedykolwiek widziałeś, że miałem śniadanie? No dobra, no. Odmieniam jej trochę pracy i zrobiłem żarcie dla świni. No kurde, no to fajnie. No masz nadzieję, że będziesz szczęśliwy. Nordzik! A co to tu masz tutaj? A żarcie zrobiłem dla świnki. Nie, on nie je tutaj. Tu! Na podkładzie, tak. No. A co zrobiłeś? Co zrobiłem? Co zrobiłeś? Co zrobiłem? Do jedzonka jej. Fajna ta świnka. Zobacz jak pędzluje. Cały ryjek mam brudny. O kurde. Ale się aż się dławi. No bo jakbyś miał nos tak na tej samej wysokości co mordka, no to też byś zasysał wtedy. No. A słuchaj, ja mam dla ciebie też kolację przygotowaną. Ale chyba nie kaszę. A też kaszę? Znaczy ja jak mu gotuję, no to też sobie czasem podjadam tą kaszkę. No bo to dobre. Ale to coś lepszego niż dla świni przygotowałem dla ciebie. No chyba, że wolisz razem ze świnią. Wiesz co ja zabrałem do świnie? Co? Obierki od siebie, jako resztki z obiadu. Nasza to jest traktowana po królewsku. Stary, co ty tutaj robisz? Kurde. Stary, od półtorej godziny już sprzątasz. Weź się ogarnij w końcu. A daj spokój, no nie chcesz, bo idzie Karina, zobacz. Co Karina? Sprzątasz? No to sprzątam. Co ty robisz? Ale to wiesz, że może lepiej użyj jakiegoś, nie wiem, pronto z tą ściereczką. Ale no to tym posprzątałem. Tak? A pronto to już wcześniej sprzątałem. Aha. To teraz tylko odkurzam to, co zostało. No dobrze. A z czego ty się, Wiolka, śmiejesz? No ja też nie wiem, co jest śmieszne. Wiolka, z czego ty się śmiejesz? Przez serię sprzątam. Bo widzisz, bo ale ja tak sobie... Balony, sprzątanie, karmienie dziecka. Rano było śmianie łóżka. Ale to samo ci powiedziałem, że tak pomyśli. Jak ty po obiedzie trzeba posprzątać po tobie talerzyk, bo ty nie umiesz go odnieść. Siadaj tutaj, weź poczekaj na mnie. No dobra. Sprzątałeś się, zrzuciłeś się. Nie no, półtorej godziny sprzątałem ją. O ja pierdzielę, najdłuższy półtorej godziny w twoim życiu. A co to jest? Nie, no pięknie. No z okazji tego, że jesteś najcudowniejszą dziewczyną na świecie. To chyba jest logiczne, tak? Buziaczka? Jeszcze jednego? Jeszcze jednego? Jeszcze jednego? Ale to nie koniec niespodzianek. O Jezu, które dla ciebie mam. Naprawdę? Tak, dokładnie. Ale jesteś mi potrzebny. Dobra, nie ma problemu. Podoba ci się ten dzień? Jestem bardzo rozpieszczona. No, na początku myślałam, że to jest związane z czymś, że coś przeskrobałeś, ale teraz widzę, że chyba po prostu chcesz mnie rozpieścić. Nie. Chcę po prostu zrobić coś lepszego. Chodź, co to chodź. Znaczy coś lepszego? No chodź, znaczy ty nie idziesz. No dobrze, ty ja zostajesz na dalszy lot. Ale to jest jakieś święto? Jest dzisiaj Dzień Kobiet? Nie ma dnia. A Dzień Dziecka? Po prostu chciałem być dobrym chłopakiem. Tylko tyle. Po co my w ogóle tu przyszliśmy? Słuchaj, weźmiemy palety i pójdziemy do lasu. No chciałem zrobić romantyczną kolację, Karinie. Ale patrz. Co? W lesie chcesz zrobić, czy co? No w lesie, no właśnie, no a co, no w chacie? No w chacie to jest nudne, tak? A świeczki jakieś masz? Żeby tak romantyzmu trochę nadać temu wszystkiemu? No to weźmiemy, mamy jakieś świeczki w domu. Ja też nie wiem, co mu dzisiaj odwaliło. Naprawdę, on tyle pieniędzy wydał, że to jest masakra. No, ty byś wszystko na alkohol wydał. Kurde, raczej. Ja muszę zrobić mega, ale to mega kolację dla Kariny. Palety na krzesła, tak? Co? Nie, palety na krzesła potrzebuję. Rozumiesz? To będą no to krzesła z palet. I dokładnie, musimy to zanieść na dół. Jaki dół? No tam dół, w lesie chcę to zrobić. Chcesz nosić palety tam na dół? Tak, dlatego proszę was o pomoc. Ja sobie robię. Ty to może... No nie robię sobie jaj. No to może jeszcze to przenieś. Ale wiesz co, tu komary, zimno jest, nie lepiej. No dobra, daj spokój. No, ale czemu nie weźmiesz wszystko dla Kariny. Dobra, potrzebujemy ten. Słyszycie? Co? Świec. Ma ktoś świece? No mamy, tam w domu są, dużo jest świeczek. Ale potrzebujemy takie długie, wiesz. Nie, ja bym, wiesz co zrobił? Takich mniejszych, ale dużo, tak wiesz. Tak, i las podpalić? Nie no, las, no dokładnie postawimy gdzieś tutaj, jeszcze przyniesiemy coś. Chujowo, za wysoko postawiłeś. Nie, chodzi o to, żeby było właśnie równo. Dobra, sushi potrzebuje, talerze, wino, wszystko. No i co, ładny widok, nie? Bo ja no las, romantycznie. Nikt nie będzie was słyszał. Jest, no kurde, najlepsze jak warunki. Ja zrobię, to jest lepiej. No i jak, tutaj wydaje mi się, że teraz sushi by wypadało położyć, nie? No. Rozpalić i możemy zaczynać. Zaraz się ścieknie. Ale serio to fajnie wygląda, nie? No ale kurde, jeszcze się postarał stary, ale to jest przesada moim zdaniem lekka, nie? Przyprowadzisz? Przesada! Zrobił krzesła na ogrodzie. Nie, ale ja sobie po prostu przesada, bo cały dzień się staram. O to mi bardziej chodziło niż o ten ostatni gest. W każdym razie, kto mi ją przyprowadzi? Zakryjcie jej oczy, ją przyprowadźcie. Dobra, ja przyprowadzę, nie ma sprawy. Zakryjesz jej oczy? Tak! Najlepsze warunki. Dobra, wiesz, zawiążę może jakimś szalikiem czy coś, żeby wiesz, nie podglądała. Nic. No tak, no. Tylko, że jak tu się wyrąbię. Nie, to spokojnie, to będziesz ją prowadzić, tak żeby się nie wyrąbała. Dobra, ale weź ty może nie jedz mojego sushi, co? Ja wiesz, chciałem spróbować. No. Zresztą sam mi kazałeś spróbować, czy no tak, na pewno sam ci kazałem spróbować. Kazałem mu?
No i co? I co? Widzisz? I co teraz? Włączyłeś kamerę i nagle udajesz, co? Jem sobie, tak? Dobra, słuchaj, idź po nią, ja to porozkładam do końca. Idź po nią i... No dobra, to daj mi kamerę i przyprowadzę ją normalnie. Karinka! Gdzie jesteś? Tutaj, o, słuchaj, pójdziesz ze mną na chwilę. Gdzie? No zobaczysz, ja nie mogę ci zdradzać. No ale mam dla ciebie. Zimno jest na dworze. No chodź, zobaczysz, a trzymaj. A co ty mi to dajesz? No chodź, zobaczysz, mówię, zaufaj mi, dawaj. Ale gdzie mam to sobie nałożyć? No, na głowę, na oczy, tak sobie musisz, że wiesz. Ja cię poprowadzę, nie stresuj się. Na oczy? Ale to jakaś niespodzianka? Kolejna tego dnia? No a jak myślisz? Nie wiem. Tylko musisz mnie dobrze prowadzić, bo jak się przywrócę, no to będzie. Dobra, czekaj. Ej, ręczka, ja cię poprowadzę ładnie. Mm-hmm. Nic nie widzisz na pewno? Nie. Dobra. Hejter, trzymaj kamerę. No, tak. Dobra. I idziemy. A gdzie to mnie prowadzisz? Zobaczysz zaraz. Piękne. Tylko nie jakieś kolejne zwierzątko. Piękne miejsce. A chciałabyś drugą świnkę do parku? Nie, jedna już jest nie starszy. Uwaga, pod nogi. Znaczy ty nie widzisz. No właśnie. Dawaj, się do przodu, dawaj. Trzymaj się. Poprowadzę cię bezpiecznie w miarę. Oby. Dobra, będziemy teraz schodzić z górki. Czy wziąłbym cię na barana, ale ogólnie jest z górki i będzie ciężko. Czy ogólnie ja wiem, że my jesteśmy w tym lesie, dobra, naszym, no ale po co my tam idziemy? Zobaczysz, dobra. Ostatnio tutaj Wiolka znalazła psa. O, to ciekawe, co tym razem znajdzie. Uważajcie na... Ty, ale tutaj ja się zaraz wywrócę. Ja cię tak złapię. No, muszę iść tyłem, bo ja nagrywam. Ty, ja się zaraz spierdzielę stąd na sam dół. Dobra, dobra, powoli, powoli. Daj kamerę, no, nagramy. Tu czego? Poczekaj, poczekaj. Okej, możesz już... ściągnąć? No. Możesz ściągnąć. O, jesteś tutaj. A co to za romantyczna kolacja? No kolację przygotowałem. Podoba ci się? No tak. No to chodź, zjemy. Ale co to za okazja? Dalej nie wiem. No żadna, po prostu. No jestem fajnym chłopakiem chyba, co? Dżentelmenem? No czy ja wiem, czy dżentelmenem. Fajnym chłopakiem mówisz. Fajnym chłopakiem, no tak mi się wydaje. Tak? No podoba ci się? No super, to zorganizowałeś, zaaranżowałeś. Oczywiście z pomocą wszystkich, ale no doceniam ten gest. No dobra, to co? Ty zostaniesz nagrywać, tak? No nie wiem, czy mam was zostawić, no, no, nie, możesz, bo to tak romantycznie, tak nie wypada, żebym was nagrywał chyba, co? No dobra, to połóż kamerę. Dobra. Ja bym się stresował. No jak ci się podoba? Bardzo przyjemnie tutaj ptaszki spierkają, winko jest. O, paczkicia przyszła. Ojej, a ten Lesia, to sąsiadów, to Barcelek przecież. Wyczuł dobrą szamę. Pewnie po żarcie przyszedł. No mówię, że szamkę wyczuł. On codziennie, ten wieczorem do nas przychodzi na szamę. Myślałam, że już się ten nasz kotek. No dobra, to co? Selektujmy się kolacją. No to może zdrówko, jakiś toaścik za wspaniałego chłopaka? Nie, taki wspaniały, bez przesady. Od święta jest. Dobre to winko, nie? Smaczne. Chory jesteś? A weź stąd. Chory jesteś? Przypadkiem o czymś nie zapomniałeś? Co ty sobie tu odprawiasz? Nie zapomniałeś o czymś? Nie zapomniałeś o czymś? Ale co ty robisz? Ale co ty robisz? Gdzie są moje pieniądze? Jakie pieniądze? Oszuście! Jakie pieniądze? Oszuście, pewnie. Ale za co pieniądze? Co ty sobie tu trzaskasz? Nie wypłaciłeś od 3 dni? Myślisz, że co, ja tak sobie mam to... będziesz chodził bez niczego? W dupie! Co ty ro... pogrzało cię na głowę? Co ty zrobisz? Siano! Wylatuj z kanału, wylatuj z kanału! A ty co wylatujesz, kurde, zaraz w te krzaki, lamusie! Nie umiesz się nawet niczym zająć! Wiesz, kim jesteś? Najgorszym jesteś zerem, pracodawcą! Nie? Najgorszy pracodawca jesteś na świecie! Jesteś zerem! Pluję na ciebie! Najgorszy! Przepraszam, Karina. Nic! Czekam jeszcze jeden dzień! Jeszcze jeden dzień, rozumiesz to? Jeden dzień! Ja tobie nic nie muszę wypłacić. Dosyć. Jest nienormalny, nienormalny jest, nie? No to się nadaje, nie wiem, może zadzwoń do jego mamy albo coś? Nie dość, że go za darmo utrzymuje. Patrz, czy się cieszy, nie dość, że go za darmo utrzymuje. Daje mu jedzenie, alkohol, wszystko mu daje. I jeszcze przychodzi, widzisz co nam zrobił? Jeszcze kot przestraszył. Nie wiem, dla mnie to jest strasznie słabe, bo taki był fajny dzień, a go po prostu spieprzył. No przepraszam, Karinka, co mam ci powiedzieć? To jest twoja wina. Trzeba posprzątać teraz. Po tym brudasie. No to weź, pożegnaj się z widzami. Nie mam nastroju, sam się pożegnaj. No dobra, ja też nie mam nastroju. On się jeszcze śmieje u góry, to jest żałosne, nie? Spieprzył nam wieczór. Dobra, do zobaczenia Państwu.